Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, tutaj Jan Hartman. Dzisiaj prowadzę swój program pod tytułem Mądrale z Wrocławia, skąd pochodzę. Mamy 19 lutego, czy 19 lutego 2021 roku. Jest piątek, godzina 17. Jak co tydzień o tej porze zaczynamy na żywo program Mądrale, w którym rozmawiam z polskimi intelektualistami i twórcami. Programy te pozostają potem na YouTubie, na Facebooku, a zwłaszcza na naszej własnej stronie Radia Reset Obywatelski, ponieważ ta strona, a właściwie przynajmniej ta część podcastowa naszej strony, która się będzie rozwijać jakiś czas, ma być już uruchomiona na dniach. A więc witam wszystkich, którzy są z nami tu i teraz, hic et nunc, a także tych wszystkich, którzy słuchają nas później. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiejszym jest kolejny profesor, myślę, że się nie zdziwiliście, profesor Adam Lipszyc z Polskiej Akademii Nauk z Warszawy. Osoba, której obecność w naszej audycji no, można silnie kojarzyć z występującym tutaj kilka tygodni temu Piotrem Pazińskim, a także z trzecią panią profesor, która będzie wkrótce z nami, mam nadzieję, w każdym razie obiecała to, z panią Agatą Bielik-Robson. I przedstawiając pana profesora Lipszyca, chciałem podkreślić tutaj tą więź i przedstawić Państwu pewne zjawisko, powiedzmy sobie, żydowskich filozofów, polsko-żydowskich filozofów średniego pokolenia. Zjawisko, które silnie nawiązuje do zjawiska, które właśnie pan profesor Lipszyc bada, ponieważ zajmuje się bardzo wpływowymi intelektualistami, pisarzami, badaczami tradycji żydowskiej okresu, no, grubsza biorąc, międzywojennego, no, z naciskiem szczególnym na Niemcy. Zajmuje się Walterem Benjaminem, Gershomem Scholemem i to trochę też Zygmuntem Freudem, a więc takimi osobami, które no, mając tożsamość niemiecką czy austriacką w przypadku Freuda, były też no, świadomie autorami żydowskimi. I w jakiś dziwny sposób ten jakiś taki model tworzenia takiej sieci, nieformalnej zupełnie, ale jednak takiej towarzysko-intelektualnej sieci uczonych myślicieli żydowskich w jakiejś takiej delikatnej, powidokowej formie odtwarza się we współczesnej polskiej Warszawie, pewnie nie tylko w Warszawie, może w wielu innych miastach, stolicach europejskich i amerykańskich. No ale odtwarza się właśnie również u nas. Mamy kilku bardzo wybitnych intelektualistów żydowskiego pochodzenia. Ja wymieniłem te trzy osoby, ale mógłbym jeszcze kilka innych nazwisk wymienić. Osoby, które są wybitnymi erudytami w sprawach żydowskich, bardziej literackimi, bardziej filozoficznymi, czy też takimi teologiczno-religijnymi. To są osoby, które się jak najbardziej są nasze, są Polakami, ale są zaangażowane bardzo mocno w badania żydowskie, jakoś bardzo silnie rozumieją i przeżywają tę tradycję żydowską intelektualną i jakoś ją ożywiają i o niej mówią. I profesor Lipszyc się właśnie takimi rzeczami również zajmuje. Jest bardzo wyrafinowanym myślicielem. Niedawno czytałem zbiór jego artykułów o wątkach żydowskich w psychoanalizie u Freuda. Śledzi on w ogóle jakby obecność żydostwa w odsłonach takich nowoczesnych,
zwłaszcza napisał taką książkę o takim bardzo wybitnym pisarzu, Walterze Benjaminie, który napisał tą słynną taką książkę, pasaże, o, rozumiem, paryskie pasaże, w której takie różne diagnozy nowoczesności, także takiej zmerkantylizowanej nowoczesności, są obecne. I moje pierwsze pytanie, no właśnie wiąże się z tym całym splotem, o którym dotąd tak nieporadnie mówię. Chciałbym, żebyśmy, zanim dowiemy się więcej, jak to jest dzisiaj być tym polsko-żydowskim intelektualistą, no, lewicowym, powiedzmy, do tego należałoby jeszcze dodać. Chciałem zapytać, jak to było wtedy, to znaczy, co to w ogóle za dziwny fenomen, że no, z grubsza połowa wielkich ludzi w okresie międzywojennym na arenie europejskiej przede wszystkim, wielkich intelektualistów, pisarzy, twórców, także filozofów, to byli Żydzi, głównie niemieccy, ale nie tylko, no bo choćby Henri Bergson z tego pokolenia mniej więcej przecież był Francuzem. Taka plejada nazwisk właśnie, jak wspomniani tutaj Walter Benjamin, czy właśnie Zygmunt Freud, ale wielu innych, ja nie wiem, jak wielu było nieżydowskich intelektualistów, no może no Brecht i Heidegger chyba nie byli, ale paru nie było, a Heidegger to może nawet wręcz przeciwnie, ale no tych nazwisk jest wiele, no właśnie ten Gerszom Scholem, którym się, zdaje się, najbardziej jakoś pasjonujesz, Hannah Arendt, jak już myślimy o Heideggerze, myślimy Hannah Arendt, to też Żydówka. I ci wszyscy wielcy myśliciele, i to jest jakby, zmierzam już do tego swojego pytania, Adamie, no oni wszyscy jakoś to swoje żydostwo przeżywali i w jakiś sposób próbowali diagnozować, opisywać współczesność czy nowoczesność przez pryzmat jakichś elementów tradycji, które tradycji żydowskiej czy wręcz biblijnej, które ślady widzieli mimo wszystko w kulturze. O ile wiem, no wy twierdzicie, znaczy wy, to środowisko, do którego należysz, w szczególny sposób widzicie te elementy takie mesjanistyczne, że mianowicie ten duch mesjanistyczny czy mesjański w tym intelektualizmie żydowskim doby międzywojennej jakoś przetrwał i że to właśnie tak jakoś mocno rzutuje na ich twórczość. No więc moje pytanie jest o to, jak to funkcjonowało, ta nowoczesność przełamana przez no, dziedziczne, prawda, czy odziedziczone żydostwo, w jaki sposób to przemycanie archaicznych motywów kultury żydowskiej w nowoczesne, do nowoczesnej twórczości wyglądało. I druga część tego pytania dotyczy no właśnie tego dziwnego powtórzenia po 100 latach właściwie tej sytuacji. Ty i twoi przyjaciele robicie coś podobnego, to znaczy też czujecie w sobie głęboko gdzieś tego ducha mesjańskiego czy żydowskiego i w waszym myśleniu o naszych czasach to jakoś przetrwało. I to jest druga część tego pytania, a odpowiedź będzie długa, także masz spokojnie, masz na to czas, ale i trzecia jest taka, dlaczego to jest takie już bardzo osobiste, dlaczego skoro przed wojną było tak wiele wielkich autorytetów żydowskich, bo to naprawdę jest kilkanaście takich kolosalnych nazwisk, ja tu jeszcze mógłbym wymieniać, no nie wiem, Rosenzweig, Buber i w ogóle i w każdym kraju różne ważne nazwiska. Skoro tylu było tych takich szacownych Żydów, patriotów swoich krajów, ludzi bardzo postępowych, bardzo światłych, bardzo zasłużonych, to jak to się stało, że oni nie byli w stanie, no nie wiem, oddziałać na tyle, żeby zatrzymać faszyzm, że nie starczyło tego autorytetu zbiorowego elit żydowskich, żeby no jakoś to chociaż na jakiś boczny tor ten ruch faszystowski przestawić, tak żeby no nie doszło do najgorszego. Co o tym sądzisz? Oddaję już głos, przepraszam za przydługi wstęp, ale w naszych audycjach to tak już jest. Adam Lipszy. Dzień dobry i dzięki w ogóle przede wszystkim za zaproszenie. Czuję się głęboko onieśmielony
po tym wszystkim, co mówiłeś, bo okazało się, że jestem intelektualistą i w ogóle to mnie bardzo jakoś niepokoi, no ale muszę jakoś, rozumiem, no grać tę rolę, ale tak, no bardzo dziękuję, po pierwsze, jak mówię, za zaproszenie, po drugie za to potrójne, za tę introdukcję, a potem za to potrójne pytanie. No to jest prawda, że się jakoś od dłuższego czasu tymi sprawami zajmuję, zajmowałem, trochę się tymczasem zacząłem zajmować również, albo nawet bardziej, jakimiś nieco odmiennymi rzeczami, pewnie o tym trochę później, ale nigdy za daleko od tego, o czym ty mówiłeś. Mnie w pierwszym rzędzie w ogóle, jeśli mogę zacząć od takiego osobistego, no to moje wejście w ten świat niemiecko-żydowski, bo rzeczywiście, tak jak mówiłeś, mnie głównie interesował i interesuje świat pierwszych dekad XX wieku niemiecko-żydowski, nie, po części też innych przestrzeni językowych i kulturowych, ale ta wydawała mi się zawsze najistotniejsza w ogóle dla rozwoju świata europejskiego, czy szerzej euroamerykańskiego w XX wieku. Dla mnie to wejście rzeczywiście się odbyło poprzez lekturę pism Gershoma Scholema, co jest może jakoś takie, to jest takim skośnym wejściem na pierwszy rzut ucha, bo jeśli Państwo nie wiedzą, Scholem był przede wszystkim jest znany jako historyk, nie jako indywidualny, osobny myśliciel, jako historyk mianowicie mistycyzmu żydowskiego. Znany jest z tego, że no poniekąd postawił na nogi takie historyczne, nowoczesne, solidne badania nad kabałą, czyli nad tradycją mistycyzmu żydowskiego. Pisał świetnie, bardzo klarownie, taką bardzo, bardzo czystą, fajną niemczyzną. Trochę tego tłumaczyłem, więc wszyscy, którzy mieli coś wspólnego z tłumaczeniem, wiedzą, że jak się tłumaczy, to się ma taki najintymniejszy kontakt z tekstem, więc mam prawo mówić jakoś tam na temat jakości tego języka. I mnie jakoś niesamowicie pociągnęła taka kombinacja zainteresowania światem mistycyzmu z taką bardzo klarowną, filozoficzną postawą Scholema, który z takim, powiedziałbym, niezmąconym poczuciem, niezachwianym poczuciem, że da się ten bardzo dziwny świat kabały uporządkować, się w ten świat zagłębił. I to było dla mnie jakoś takie wejście w rozmaite kwestie dotyczące w ogóle judaizmu, jakoś tam, powiedziałbym, żywotności tradycji żydowskiej, która dla mnie jakoś nie gadała tak sama z siebie. Jakoś ja dzięki Scholemowi w ogóle mam wrażenie, że się z tą przestrzenią jakkolwiek skomunikowałem. Ja pochodzę z w dużej mierze zlaicyzowanej, znaczy całkowicie zlaicyzowanej rodziny, nie bez z pełną świadomością żydowskości, ale bez religijnego przekazu. Więc dla mnie to było takie wejście. Ale wkrótce potem zaczęło mnie interesować już nie to, co Scholem pisze o kabale, tylko to, co Scholem pisze o sytuacji swojego pokolenia i o swoich współczesnych. I w ten sposób się znalazłem właśnie w tym świecie niemiecko-żydowskim. Mówiąc w największym skrócie,
To jest fascynujące świat, to jest kilka pokoleń, nie wiem, czy to jest półtora pokolenia, powiemy, czy to jest, czy to są dwa pokolenia, ale to jest fascynujący świat, mówiąc bardzo krótko, ludzi, którzy i schematycznie, i to nie zawsze ten schemat się, się tutaj stosuje, którzy się znajdują w takim, takiej przestrzeni, czasem się na to mówi pokolenie postasymilacyjne, które się znajduje w, takim, w takiej sytuacji kryzysu, kryzysu takiego prostodusznego myślenia o wejściu Żydów w przestrzeń kultury, nie, kultury niemieckiej. Prostodusznego w tym sensie, że takiego ufundowanego na takim oświeceniowym schemacie. No dobra, my się będziemy jakoś tutaj ubierać trochę bardziej jak wy nas przyjmiecie, my będziemy coraz bardziej się jakoś tutaj dostosowywać, wchłaniać, wy będziecie nas coraz bardziej akceptować i jakoś tak jakoś to pójdzie. Jeszcze nie zapytaliśmy się, czy chodzi o to, że my mamy tak całkiem zniknąć, czy to jest tak, że my po prostu w jakiejś postaci takiej prywatnej, reformowanego judaizmu będziemy tutaj współistnieć i istnieć do końca świata razem z wami. Czasem zadamy sobie to pytanie i odpowiemy na to w ten albo inny sposób, ale zasadniczo mniej więcej myślimy o tym procesie jako takim gładkim postępowym procesie dostrajania, nazwijmy to, nie rozstrzygając jeszcze między tą kwestią całkowitego rozpuszczenia i takiego dostrojenia, które oznacza jednak zachowanie pewnej prywatnej odmienności. To ci intelektualiści, którzy zrobili na mnie wielkie wrażenie, ale zrobili na mnie wrażenie również dlatego, że wywarli olbrzymi wpływ na kulturę niemiecką, czy języka niemieckiego swoich czasów, ale stąd zaczynając na kulturę europejską i jak mówię, po ekspulsji lat 30. na kulturę amerykańską też, to jest takie niesamowicie gorące pokolenie, jeśli chodzi o intelektualną żywotność. Można powiedzieć, że to, i to by było trafne, że to jest, powiedziałbym, żydowski wyostrzony aspekt kryzysu, jaki w ogóle dotknął sporą część myślących ludzi w Europie w okolicach I wojny światowej, wobec końca tego tak zwanego długiego XIX wieku, tak długiego, rozpoczynającego się z rewolucją francuską, kończącego się właśnie wraz z wybuchem I wojny światowej, czyli końca jakiejś takiej iluzji mieszczańsko-liberalno-demokratycznej wizji postoświeceniowej, wizji postępu, czyli jakiegoś takiego, powiedziałbym, odpowiednika czegoś, co później pojawiło się jako wizja końca historii wraz z końcem krótkiego XX wieku, co może już jest jakimś podejściem pod odpowiedź na drugą część twojego pytania, że tu mamy do czynienia z jakąś może repetą, ale to oczywiście jest daleko idąca schematyzacja. W każdym razie, no jak wiadomo, doszło wtedy do takiego kryzysu twórczego, jak to kryzysy w sporej części, w wielu krajach europejskich, a ponieważ nałożyło się to na ten kryzys, zbiegło się nie bez przyczyny, tak, wobec nasilania się ruchów nacjonalistycznych, zbiegło się z tym kryzysem procesów asymilacyjnych, to wywołało taki niesamowity ferment wśród intelektualistów żydowskich. Wiadomo, że na tym poziomie takim, nazwijmy to, opcji ideowych, no pojawiła się taka cała kafeteria, tak, one już były wcześniej, ale to się te konieczność dokonywania tych wyborów się wówczas nasiliła, taki wachlarz wyborów pomiędzy świeckim żydostwem religijnym w rozmaitych odmianach, socjalistycznym, narodowym, tak, w syjonistycznym sensie.
Ale na tym tle i nie zawsze w bezpośredniej komunikacji, albo nie zawsze w takiej jednoznacznej komunikacji z poszczególnymi stanowiskami tego rodzaju, takimi stanowiskami, nazwijmy to, geopolitycznymi, no oczywiście pojawiła się cała masa niesłychanie tak gorączkowo myślących intelektualistów. No, że ty wymieniłeś już część tych postaci, pewnie to są te dla mnie najważniejsze, tak? Czyli właśnie Walter Benjamin, który był bliskim przyjacielem Gershoma Scholema i do którego trafiłem właśnie via Gershom Scholem. To też nie jest najbardziej oczywisty sposób trafiania do Waltera Benjamina, który tymczasem jest taką gwiazdą humanistyki i ojcem założycielem, nazwijmy to, nie wiem, kulturoznawstwa, wielu różnych perspektyw humanistycznych, które do dziś stoją bardzo mocno. Scholem się bardzo blisko z Benjaminem przyjaźnił, mieli na siebie, oddziaływali na siebie bardzo, bardzo silnie. No tutaj rzeczywiście na pewno jest jeszcze Franz Rosenzweig do wymienienia. Martin Buber był niezwykle istotną postacią dla całej tej ekipy, choć jest to mniejszej klasy web zdecydowanie i mnie interesuje znacznie mniej, chociaż lubię wam to i owo z Bubera. No, Freud jest tutaj osobną figurą, przede wszystkim z racji swojego dumnego ateizmu i dumnego żydostwa, którego się, jak wiadomo, nigdy nie wypierał, do którego się przyznawał bardzo tak dobitnie, ale zarazem był, jak wiadomo, bardzo takim dobitnym ateuszem. Do tego zaraz wrócę. Dla mnie Freud ostatnio jest ważniejszy, czy jakoś coraz ważniejszy. Cała tradycja psychoanalityczna jest dla mnie teraz jakoś bardzo, bardzo istotna. W książce, którą poświęciłem Walterowi Benjaminowi, tradycja psychoanalityczna funkcjonuje nie tyle jako chłopiec do bicia, ale jako raczej taka oś kontrastowa, taki punkt odniesienia, od którego ja się cały czas odbijam. Teraz myślę o tym inaczej, w tej książce, o której wspomniałeś, książce poświęconej Freudowi i jego filozoficznym możliwościom. Ja się raczej staram dokonywać takich kombinacji pomiędzy pomysłami zaczerpniętymi od Benjamina i Scholema z jednej strony i pomysłami zaczerpniętymi od Freuda. Wydaje mi się to po prostu dzisiaj trochę bardziej płodnym podejściem, przekraczanie tego rodzaju opozycji bez zacierania ich, raczej uruchomianie takich dialektycznych rezonansów pomiędzy odmiennymi stanowiskami niż wyznaczanie takich ostrych granic. Znaczy, wyznaczyć ostre granice jest dobrze, żeby potem następnie móc te rezonanse uruchamiać. I skoro o tej w ogóle procedurze mowa, to zanim jeszcze w ogóle o tym, co ja myślę sobie o Freudzie i może nie dojdziemy do tego, bo jest parę jeszcze innych ważnych rzeczy do powiedzenia, to pytałeś o ten aspekt mesjański i w ogóle o ten moment, o ten motyw wprowadzania śladów myślenia żydowskiego do cywilizacji, do tradycji myślenia takiej nieżydowskiej. Znaczy, przede wszystkim ja mam opór przed przymiotnikiem, którego użyłeś, czyli użyłeś słowa archaiczny. To jest tak jakby ci intelektualiści czerpali z jakiegoś, mój Boże, jakiegoś egipskiego grobowca takiego, jakiegoś wyciągali takie różne starocie. To z wielu powodów wydaje mi się mylące, ale niech chwilowo będzie. Otóż rzeczywiście jest tak, że
wielu z tych intelektualistów, poczynając od takim praojcem tego towarzystwa, niewymienionym jeszcze przeze mnie i teraz go pozwolę sobie wymienić, był Hermann Cohen, bardzo, bardzo taki szacowny, dziś już w znacznej mierze zapomniany, nie tak zupełnie, ale na pewno poza filozofią zapomniany. Jak powiem dlaczego, powiem jak go scharakteryzuję, to od razu Państwo będą wiedzieli, neokantysta, to od razu brzmi już tak nudno, że od razu chrapiemy zanim dojeżdżamy do końca tego słowa, ale neokantysta niemiecko-żydowski właśnie, który był bardzo ważnym punktem odniesienia dla filozoficznym dla Scholema, dla Benjamina, dla Bubera, dla Rosenzweiga, nieco bardziej ukrytym na przykład dla Emanuela Levinasa, który powołuje się jawnie na Franza Rosenzweiga, ale to jest francuska linia, tak? I następne pokolenie, tak? Ale Levinas jest takim przykładem tego, jak ta tradycja, skoro już jestem tutaj, to chciałem słówko powiedzieć, tak? Jak ta tradycja oddziaływała, tak? Mamy, żeby ten lineaż narysować, mamy Hermana Cohena, który jest nauczycielem i jakimś takim mistrzem Franza Rosenzweiga, mamy Franza Rosenzweiga, który bardzo silnie oddziałuje na Emanuela Levinasa. No i następnie mamy Emanuela Levinasa, który bardzo silnie oddziałuje na Jacques'a Derrida, tak? Więc jest to bardzo wyraźnie taka linia. I na Karola Wojtyłę również. No, nikt nie jest doskonały, no. Co tu poradzić, no. To jest wolny kraj, każdy ma prawo czytać, co tam sobie chce. No więc słówko, no, ale to prawda, słówko, Hermann Cohen jest dobrym punktem startowym do rozmawiania o tym, o takim powiedziałbym, schemacie, czy takim tego myślenia. Mianowicie to jest intelektualista, filozof, który dokonuje rzeczywiście takiego przepisania, reinterpretacji myśli Immanuela Kanta, ale zwłaszcza w swoich późnych pracach i najmocniej w swojej najpóźniejszej książce Religia rozumu ze źródeł judaizmu, bo brzmi to strasznie, ale jest to naprawdę super, super rzecz. Ja to przynajmniej czytałem z wypiekami, rozumiem, że to znowu nikt nie jest doskonały. Mnie takie rzeczy ekscytują. Cohen dokonuje takich fantastycznych ugięć tradycji kantowskiej za pomocą odwołań do tradycji żydowskiej. I tu można by już właśnie mówić o tym rezonansie takim, o którym wspomniałem przy okazji tego, co ja próbowałem robić przy Freudzie, ale zostawiam to, jak mówię, na boku. To jest tak, jakby Cohen wprowadzał w rezonans myśl kantowską i ją tak naznaczał takimi śladami judaizmu, tak? Ją tak uginał, uchylał, wprowadzał do niej takie korekty. Kontaminował bądź wręcz zarzydzał. Zarzydzał, psuł, zapaskudzał. Tak, dokładnie, dokładnie tak. W tym sensie cała ta tradycja, którą ja tak lubię i do której się tak trochę bezprawnie dopisuję, no poniekąd bierze za dobrą monetę ten taki właśnie tradycyjny zarzut stawiany Żydom, że właśnie biorą i psują. No i to jest taka tradycja, która mówi istotnie bierzemy i psujemy, tak? Bo nam się wydaje, że jak popsujemy, to właściwie poprawimy, że poprawimy w tym sensie, że to jeszcze trzeba będzie o tym pomówić, ale że to, co bierzemy, a to, co bierzemy, to jest zazwyczaj my, to ja teraz mówię nie my, tylko właśnie Hermann Cohen, Walter Benjamin, Ernst Bloch, w końcu też Emanuel Levinas. Próbujemy nie tyle przesunąć coś w zupełnie jakąś myśl w zupełnie innym kierunku,
myśl przede wszystkim oświecenia europejskiego w rozmaitych jego odsłonach, tak? Takiej pierwotnej odsłonie, czy nazwijmy to liberalno-postoświeceniowej, czy takiej bardziej zradykalizowanej, rewolucyjno- czy quasi-rewolucyjnej, lewicowej odsłonie, próbujemy z niej zrobić to, czym ona właściwie powinna być, tylko sama nie może. Próbujemy jej pomóc za pomocą tych śladów. To znaczy nie próbujemy jej skierować na jakieś zupełnie inne tory, tylko próbujemy ją uczynić właśnie tym, czym ona powinna być, czym ona chciała być, ale być nie może. Mówiąc, żeby nie być zupełnie gołosłownym, jest taka dosyć znana książka, a nawet bardzo znana książka napisana przez Adorna i Horkheimera, których też przynajmniej częściowo można do tej tradycji wpisać, Dialektyka oświecenia, którzy pokazują w tej książce, mówiąc bardzo, bardzo schematycznie, jak proces oświecenia, czyli proces emancypacji, przez oświecenie nie rozumieją, jak wiadomo, tylko okresów w dziejach, ale w ogóle proces emancypacji, proces czynienia świata bardziej sprawiedliwym, a ludzi bardziej wolnymi. Jak ten proces puszczony wolno i nie korygowany krytyczną myślą, obraca się w swoje przeciwieństwo, stąd ten tytuł Dialektyka oświecenia, tak? Produkuje potwory, które nas następnie więżą zamiast produkować machiny, które nas uwolnią od tworów, które nas nie wolą. Jednym słowem, niekorygowane krytyczną myślą oświecenia obraca się w potwora i staje się przeciwnikiem swoich podstawowych, zasadniczych ideałów. I ta myśl, która przyświeca tej tradycji, która mnie pociąga i którą ja się zajmuję, to jest tradycja, która mówi, no właśnie, tak, która akceptuje z bardzo różnych perspektyw, bo to jest bardzo zróżnicowana banda, ale akceptowałaby ten werdykt i sugerowałaby, że pewne elementy myśli żydowskiej mogą właśnie służyć jako te remedia, tak, jako te momenty krytycznego odszpuntowania, roztwierania pewnych takich domykających momentów, opresywnych momentów w samej tradycji oświeceniowej. I taka jest, jak mi się zdaje, poza tym, że jest po prostu ciekawie się zajmować całą fascynującą bandą, tam są plotki, tam są kłótnie, tam są listy, kolejne tomy listów pomiędzy tymi a tymi, tu Arendt się pokłóci z Scholemem, tu Scholem się dogada z Adornem, to oczywiście jest wszystko strasznie ciekawe, ja latami siedziałem w tym i nadal lubię to czytać, ale poza tym, a wszyscy na przykład mają fioła na punkcie Franza Kawki i wszystkim się wydaje, że Franz Kafka mówi dokładnie to, co oni chcą powiedzieć, przy czym każdy z nich mówi coś innego i to jest bardzo śmieszne. Franz Kafka jest rzeczywiście taką figurą, ale to nie tylko dla Żydów, tak? To jest na przykład taka bardzo dobra książka, fajna antologia wydana przez Łukasza Żychlińskiego i przepraszam, pomyliłem, Łukasza Musiała i Arkadiusza Żychlińskiego, Nienasycenie, wiele lat temu wyszła w Haarcie, która zbiera filozoficzne, najważniejsze filozoficzne teksty poświęcone Francowi Kafce. W znacznej części są tam właśnie intelektualiści, których wymieniłem, ale zdarzają się tam nie Żydzi, owszem, taki na przykład Albert Camus się tam zaplącze, ale jest to, oraz Gilles Deleuze, ale jest to świetna książka, bo ona pokazuje, do jakiego stopnia Franz Kafka w ogóle był dla XX wieku taką figurą, w której się przeglądali rozmaici intelektualiści. Bardzo często to są teksty, jedne z najważniejszych tekstów tych intelektualistów, to znaczy oni pisali, Kafka był takim trybunałem, przed którym oni stawali i mówili, popatrz, ja też umiem, tak? I to są bardzo często kluczowe teksty dla tych postaci. No Baniamin na przykład napisał esej o Francu Kafce, który jest no, jednym z jego najważniejszych tekstów. Niektóre z najciekawszych myśli, jakie mamy zapisane samego Gershoma Scholema,
które nie są poświęcone kabale, tylko po prostu są jego własnymi spekulacjami, to są myśli, które znamy z jego fascynującej debaty korespondencyjnej na temat Franza Kafki, którą on przeprowadził właśnie ze swoim przyjacielem Walterem Benjaminem, kłócąc się w zasadzie o wszystko, ale ponieważ oni byli już wtedy na takim etapie, że wiedzieli, że jak zaczną mówić o czymkolwiek innym, to tak się pokłócą, że może nie będą już mogli dalej korespondować. Jeden był już zagorzałym sionistą, siedział w Palestynie, drugi właśnie już dosyć intensywnie flirtował z komunizmem i ogólnie sytuacja była trochę napięta, więc żeby nie rozmawiać o takich rzeczach, rozmawiali o Kafce, ale rozmawiając o Kafce, rozmawiali o tych wszystkich rzeczach. Więc jest to kapitalne zupełnie, ponieważ rozmawiają tam w zasadzie rozmawiają o tym, o co chodzi w procesie Kafki, a można jak się przyjrzeć uważnie, to widać, że tak rozmawiają o tym, dokąd trzeba wyjeżdżać z Niemiec, jeśli w ogóle, czy jeśli w ogóle tradycja żydowska, religijna tradycja ma jakąś żywotność, to w jakiej postaci, czy ona w ogóle jeszcze jest, jaka opcja polityczna jest opcją sensowną, niezaślepioną, tak? W tym momencie dla niemieckich Żydów, w tym momencie, czyli na początku lat 30. mówimy o tak, czy latach, połowie, w którymś momencie, tak, to są lata 30, ta debata się to toczy. Więc czyli w no, czasie takim, tak, kiedy pod kotłem już się buzuje. Więc mówiąc bardzo, składając to do kupy i nie wchodząc w szczegóły, mówimy o grupie intelektualistów, którzy szukają dla siebie miejsca oczywiście i szukają dla siebie jakiejś mieszanej identyfikacji, bo tu trzeba by rozdzielić dwie rzeczy, to znaczy to, co ci ludzie myślą o takim domku, który dla siebie konstruują, tak? I co sami piszą dla wszystkich innych, którzy chcą to przeczytać, tak? To są ludzie, którzy szukają jakichś takich mieszanych tożsamości, tak? Próbują jakoś dogadać swoją niemiecko-żydowskość, tak? I gdzieś tą kreskę, która jest między niemieckim a żydowskim, postawić w tym miejscu, w tamtym miejscu, jakoś to sobie przerozumieć, tak? Oczywiście jak będziemy i to się układa w takie wachlarze, tak? Jak będziemy patrzyli na Scholema i porównywali go z Benjaminem, to myślimy sobie, ten Scholem to jest taki w ogóle Żyd z butami i czapką, on jest właściwie całkiem żydowski, a ten Benjamin to jest w stosunku do niego, to jest o wiele bardziej zeświadczony. No tak prawda i nieprawda, bo ten Scholem z kolei jego stosunek do tradycji religijnej jako czegoś, w co się wchodzi, co się praktykuje, jest bardzo dwuznaczny i raczej sceptyczny. I w tym sensie Scholem idzie, jak on sam mówi o Kafce, taką cienką linią pomiędzy religią a nihilizmem, taką cienką granicą. A z kolei jak się spojrzy na Benjamina, to potem jak się tego Benjamina na przykład zestawi z Adornem, który był jego trochę przyjacielem, trochę uczniem, takim Benjamin na niego bardzo, bardzo mocno oddziałał, no to wtedy nagle widzimy, jak silnie w tym religijnym świecie siedzi ten Benjamin w stosunku do Adorna, który przy nim się wydaje strasznie zeświadczony. Tak? No ale potem jak bierzemy tego Adorna i go zestawiamy z Habermasem, już nie żydowskim, następnym pokoleniem szkoły frankfurckiej, to słychać, że on ma, jak sam zresztą się do tego przyznaje, kompletnie głuchy jest jak pień na teologię, odnosi się z szacunkiem do swoich różnych właśnie tych poprzedników, ale jest kompletnie ma na to wygłuszone. Natomiast Adorno dogaduje się z Scholemem całkiem nieźle, przepiękna korespondencja pomiędzy nimi, oni się chodzili wokół siebie jak wokół zgniłego jaja, każdy wokół drugiego jak zgniłego jaja, bo byli zazdrośni o Benjamina, więc póki Benjamin żył, to oni tak jakiś tutaj, Scholem patrzył na Adorna jako tego lewaka, który mu odciąga Benjamina, Adorno patrzył na Scholema jako na to religianta jakiegoś tam, w ogóle nie będziemy na to w ogóle z tym gadać. Na szczęście mieli wspólnego wroga w postaci Bertolta Brechta,
a od pewnego momentu wspólną wroginię w postaci Hanny Arendt, więc dogadali się jak dwa łobuziaki, ale już niezależnie od tych plotek, to ich korespondencja powojenna, w dużej mierze powojenna, jest takim pięknym dokumentem, no takich właśnie duchów, które widm tego świata, tak, ten świat już zniknął, tak, bo on został po prostu, no tak, ten świat tego buzującego weimarskiego żydostwa, no jak sen złoty zniknął, i mamy takich dwóch aparatów, którzy już nie mają właściwie z kim gadać, bo jeden siedzi w Jerozolimie i niby jest u swoich, bo taki był jego wybór, ale szczerze mówiąc to się z nimi tak nie dogaduje jakoś bardzo, bo oni nie rozumieją tych dowcipów, tak? Jego językiem jest język berliński, nawet nie niemiecki, tylko berliński, berlińska odmiana. I on się najlepiej dogaduje z tamtymi, tak? Których już tymczasem nie ma. Adorno też tak nie bardzo ma z kim gadać. I w tych listach się coraz lepiej dogadują. To jest fascynujące zupełnie. Chcesz coś powiedzieć? Już zaraz skończę. Dobrze, tak. No dobrze, tak, bo będziemy grać piosenkę, tak? A, piosenkę. No dobrze, to tylko dokończę ten moment. Jest taki piękny moment, kiedy Scholem przeczytał Dialektykę Negatywną, czyli strasznie grubą i mądrą książkę, która jest taką opus magnum Adorna, gdzie jak Państwo to uważnie przeczytacie, a nie jest to takie łatwe, ale może Państwo dacie radę, zwłaszcza w polskim przekładzie, który jest do bani, jest to bardzo trudne, to są zaszyte w samym środku takiej postmarksistowskiej, posthegelowskiej konstrukcji, zaszyte rozmaite, fascynujące ślady judaizmu właśnie. I Scholem to bardzo uważnie przeczytał i pisze takim długim liście do Adorna, że oczywiście to jest dla niego bardzo trudne, tam dla niego trudne, on czyta kabałę, tak? Więc oczywiście się zgrywa, ale to jest dla niego trudne, tośmo owo, tak? Ale tu jest takie zdanie, że całość to jest totem. Das totum ist das totem. Tak? Całość to totem. Wszelkie wizje całościujące, domykające, sklejające, totalitarne myślowo, tak? Są nam wrogie. Jesteśmy za uwolnieniem tego, co pojedyncze, uwolnieniem jednostkowości, uwolnieniem świata, w którym to, co najróżniejsze, najróżniejsze mogłoby być na równym poziomie ze sobą. Najrozmaitsze momenty, najrozmaitsze sposoby życia, tak Adorno definiuje pojednanie. Pojednanie to nie jest sklejenie wszystkiego do kupy, tylko to jest współistnienie różnorodnych. To jest taka, powiedziałbym, mesjańska wizja Adorna, i Scholem mówi, tu się dogadamy. Tak, wokół tego zdania, że totum to totem, tak? I że pojednanie to współistnienie różnorodności, tu się dogadamy. Tak? To co, teraz jest moment na piosenkę, powinienem się zamknąć, tak? Tak, ja zaraz powiem, co będzie po piosence, bo u nas to tak działa, że główny, prawda, rozmówca nie może być tak za całkiem zaskakiwany. Ja pozwolę sobie po piosence spełnić rolę asystenta pana profesora, to znaczy trochę wrzucić takich porządkujących klisz, niekoniecznie we własnym imieniu, może czasem trochę też w imieniu antysemitów, czyli trochę opowiedzieć o tej tradycji żydowskiego intelektualizmu krążącego jakoś wokół również tematyki religijnej czy teologicznej, opowiedzieć kliszami, uproszczeniami, jakby z punktu widzenia tego, co tak publiczność wykształcona z tego wszystkiego jakoś rozumie i pamięta. I będę prosił, żebyś się może do tego odniósł, kontynuując tę fascynującą zupełnie opowieść. Chciałbym jeszcze tylko wrzucić takie dwa nazwiska, których tu zabrakło, bo skoro już wszystko wywodzisz od Hermana Cohena, no to chyba wypadałoby, a dochodzisz do szkoły frankfurskiej, która do dzisiaj jeszcze jakoś żyje, to wypadałoby... I do Jacques'a Derrida. Cofam się pokolenie wstecz, bo jednak bardzo wiele rzeczy zaczęło się bardziej od Marksa niż od Cohena. Sam Cohen chyba troszeczkę jest też marksizujący, czy kryptomarksizujący,
jak tak trochę tam poskrobać. A drugie nazwisko, które chciałem wrzucić, którego też tak jakby zabrakło, to jest taki no, zwrotnicowy filozofii okresu międzywojennego, człowiek, od którego wyszło kilka jej nurtów, mianowicie Edmund Husserl, Edmund który Husserl. Też był myślicielem pochodzenia żydowskiego, chyba niezbyt się tam akurat identyfikującym z tym, ale jednak też musiał emigrować i ten los żydowskich intelektualistów dzielił. Drodzy Państwo, jesteśmy w środku rozmowy z panem profesorem Adamem Lipszycem, ale dla oddechu, bo rozmowa jest gęsta, trudna i fascynująca, zagramy piosenkę. Bardzo proszę. Dobry, witam ponownie po przerwie, w czasie której śpiewał kwartet Kaguma. Jesteśmy w programie
Radia Reset Obywatelski, w programie zatytułowanym Mądrale, nadawanym w piątki od 17 do 19. Naszym realizatorem jest dzisiaj pan Krzysztof Kołaczek, a wydawcą grupa Rabarbar, za co bardzo dziękujemy. Rozmawiamy z panem profesorem Adamem Lipszycem z Polskiej Akademii Nauk o wielkiej tradycji towarzysko-intelektualnej, filozoficzno-teologiczno-literackiej, Niemców, ale trochę też Francuzów, pochodzenia żydowskiego czy będących Żydami, ludzi, którzy stworzyli kulturę intelektualną współczesnej Europy. A więc rozmawiamy o tym nadmiarze gigantów intelektu. Ja nie wiem, dlaczego tak wielu Żydów w jednym czasie i miejscu działało na tym naszym kontynencie. Jest w tym jakaś tajemnica, jest to dla Żydów jakiś powód do wielkiej dumy, ale też dla nieżydów powód do zazdrości. I chciałbym, zanim zapytam o to, dlaczego to wszystko tak właśnie wygląda i jak od strony specjalisty wyglądają no, takie pospolite klisze, wyobrażenia, wątpliwości, jakie ludzie mają w tej kwestii, no to chciałbym te klisze jakoś zaprezentować, jakby no, z punktu widzenia takiego no, Europejczyka, który tam no, wie, kto to był, Marx, nie wiem, Cohen, Rosenzweig, Buber, czy Benjamin, czy właśnie, nie wiem, Adorno, czy Husserl i coś tam słyszał, coś tam czytał i coś, i, no nie chce być antysemitą, no ale zna antysemickie jakieś idiosynkrazje. No więc tak patrząc trochę z zewnątrz, no, w tym sensie z zewnątrz, że jakby spoza świata żydowskiego, to powiedziałbym tak, że trochę zazdrościmy, prawda, że ci Żydzi mają aż tylu tych intelektualistów, więc oni się musieli trochę zmówić, że to jednak jest jakaś koteria. I że oni musieli jakiś ten wpływ swój przemożny wywrzeć i to swoje jakieś kulturowe piętno, genetycznie odziedziczone po przodkach kulturowych i fizycznych przodkach, no musieli wywrzeć jakby po swojemu i w swoim interesie, że to jednak jest trochę nieproporcjonalne i niesprawiedliwe, że akurat ta tradycja żydowska zakorzeniona w Biblii, w Talmudzie, w dziełach średniowiecznych i wczesno-nowożytnych pisarzy żydowskich, jakichś kabalistów na przykład, że akurat ta tradycja jakby uzyskuje nieproporcjonalny wpływ. To jest jakaś taka pierwsza myśl. I teraz jaka ta tradycja jest? No, tu się jakby trochę nam miesza, bo ci autorzy, jako że są Żydami, to chcielibyśmy szukać tego, co ich łączy, a jako że no, są różni, no to trudno nie zauważyć różnic pomiędzy nimi. Ale wydaje się, że oni wszyscy są jakoś w jakiś sposób ukryty mimo swojej asymilacji wierzący, to znaczy w tym sensie, że bardzo poważnie odnoszą się do pewnych konceptów biblijnych i powiedzmy talmudycznych czy rabinicznych, na przykład do konceptu no, mesjańskiego, czy też do takiego konceptu ezoterycznego odczytywania Biblii, z kabalistycznego, czy do konceptu jakiegoś takiego, takiej wiary elitarnej, intelektualizowanej, czy konceptu jakiegoś takiego mistycyzmu powiązanego z wtajemniczeniem w tradycję hebrajską. Te wszystkie rzeczy są trudno dostępne dla zwykłych Niemców, Francuzów, Polaków, no więc to budzi pewną zazdrość. Przypuszczamy, że oni wszyscy coś wiedzą, czego my nie wiemy i chcieliby jakoś nami sterować, bo są wtajemniczeni w te sprawy, dla nas bardzo niedostępne. I teraz oni wszyscy działają na różnych polach, ale łączą ich pewne idee. I jakie to są idee? No taki na przykład Hermann Cohen, no to był kantystą, a kantyzm, jak wiadomo, bardzo ściśle oddziela autonomiczną sferę poznawczą od sfery religijno-moralnej. I to w wydaniu żydowskim oznacza, że no, można uprawiać jednak taką teologię. I jako, że doświadczenie Żydów jest doświadczeniem raczej prześladowań i wykluczenia, to im się marzy taki świat, w którym go nie będzie,
Wobec tego w takiej czy innej formie praktykują komunizm szeroko rozumiany. No i ten komunizm żydowski jest taki konkurencyjny w stosunku do tego katolickiego czy chrześcijańskiego, gdzie jak przyjdzie Pan Jezus, to zrobi porządek i nie będzie już państw, narodów i różnic społecznych i własności prywatnej, tylko ten drugi komunizm żydowski jest jakiś taki konkurencyjny, że to ma być taki świat, w którym no, wszyscy będą braćmi i siostrami, będzie panowała sprawiedliwość społeczna. No właśnie, nie będzie już Żydów, albo właśnie wszyscy trochę się zżydzieją, podporządkują się no, liderom czy awangardzie tegoż komunizmu, czyli jakimś tam żydowskim przywódcom. To się nie bardzo chrześcijanom przecież podoba. No i Herman był takim, prawda, trochę komunistą. Mamy też takich mesjanistów mistycyzujących jak Rosenzweig, którzy by chcieli, żeby no, zapanowało jakiś taki duch mistyczny zstąpił na ziemię, no ale to też jakby przez ten naród wybrany, przez świat żydowski, wprawdzie może nie w sensie etnicznym, no ale jednak poprzez kulturę żydowską, jako kulturę w jakiś sposób wyróżnioną, no to się chrześcijanom nie podoba. No ale idąc dalej, ci Żydzi tak marząc o świecie bez antysemityzmu, skłaniają się ku lewicy, ku komunizmowi, ale właśnie na własnych warunkach, to jednak to ma być ta droga prowadząca do tego komunizmu no, z Bożą pomocą, a przynajmniej z teologiczno-mistyczną pomocą, ta droga musi uniknąć, i to właśnie o tym tak pięknie mówiłeś, no pokus takich totalitarnych czy totalizujących, na przykład ze strony no, zbyt radykalnego racjonalizmu, takiego technokratyczno-aroganckiego nacjonalizmu, i są takie różne zagrożenia, na przykład Adorno pisze, Benjamin pisze o zagrożeniu masowością, kapitalizmem i jego taką ekspozycją w sferze kultury popularnej. No więc Żydzi tak identyfikują te zagrożenia totalizujące, a przecież to tak naprawdę nadal chcieliby rządzić tym światem, prowadząc ten świat do tej pięknej wspólnoty miłości, przyjaźni w świetle wielkich idei biblijnych. No więc oni tak niby chronią nas przed tym totalitaryzmem, promując indywidualizm i taką jakąś czułość, uważność, solidarność w życiu publicznym i są niby właśnie tacy bardzo antykomunistyczni i antytotalitarni, jak właśnie Adorno i Horkheimer, są wręcz teoretykami tego wszystkiego, jak wspomniani właśnie przedstawiciele szkoły frankfurskiej, ale także Hannah Arendt, ale ten cały ich indywidualizm to naprawdę jest taki indywidualizm takiego Żyda, co się sam modli w synagodze, bo każdy się modli osobno, to jest taki indywidualizm rezonerski, nie można temu tak dowierzać i to wcale nie znaczy, że w ostatecznym rozrachunku to nie Żydzi podyktują Europejczykom, jak mają się rządzić. I czyli tak krótko mówiąc, to wszystko prowadzi do jakiegoś wypchnięcia tych jakichś takich burakowatych, pszennożytnich chrześcijan, niedouczonych, nieznających hebrajskiego i czytających Biblię w przekładach, wypchnięcia ich na margines kultury i objęcia jakby przewodnictwa tego wielkiego mesjańskiego procesu, w wyniku którego Żydzi no, się rozpłyną w totalności nowej rzeczywistości, nowego społeczeństwa, nowego Jeruzalem i już nie będzie żadnego antysemityzmu, bo jakby wszyscy będą tak naprawdę w świecie żydowskim. Przepraszam, to trochę przydługie, ale chciałem jak najkrócej zreferować punkt gojski, profaniczny punkt widzenia na te sprawy. No i chciałem cię jakby prosić jakby o odpowiedź insajdera i eksperta, jakby od środka na te wszystkie klisze i wątpliwości. No powiedziałbym przede wszystkim, że no, kiepski z ciebie antysemita w tym sensie, że tak ładnie o tym mówiłeś, że to prawie prawda wszystko była i takie wcale nie takie strasznie złe, więc naprawdę no, starasz się i starasz, że antysemity z ciebie nie będzie. Natomiast take it as a compliment, man. Ale tak, znaczy po pierwsze
rzeczywiście rozwijając to, co ty powiedziałeś, i ja przed przerwą tak krążyłem po tym tłumie tych postaci, ale rzeczywiście czas chyba robić porządki. Chciałem powiedzieć dwie czy trzy takie rzeczy, które były w tym, co ty mówiłeś, ale chciałbym jeszcze je mocniej docisnąć, które wydają mi się wiodące dla całej tej tradycji, która mnie interesuje. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście chodzi tutaj o punktem wyjścia, nazwijmy to w ten sposób, punktem wyjścia jest wpisana w drugie przykazanie, jeżeli już tak chcemy sięgać głęboko, odrzucenie bałwochwalstwa, odrzucenie idolatrii. To jest punktem wyjścia dla tej tradycji. To zresztą tak zgodnie ze znaną formułą, kto odrzuca idolatrię, w zasadzie przyjmuje całą Torę. Tak? I przez idolatrię rozumiemy tu, można rozumieć absolutyzację jakiejkolwiek danej struktury, tak? danej wartości, która jest immanentna w tym świecie. Ja i szereg ludzi, z którymi, znaczy ja jestem ateistą na przykład, tak? I nie mam z tym najmniejszego problemu, żeby być ateistą, a równocześnie traktować bardzo poważnie tę tradycję. I jakby tak odpytać tych rozmaitych intelektualistów, na przykład Adorno, nie sądzę, żeby Horkheimer pod koniec życia został wierzącym wyznawcą judaizmu, ale czy Adorno był jakimkolwiek wierzącym człowiekiem? Myślę, że do samego końca był bardzo przyzwoitym ateistą i za to go szanuję. Natomiast to absolutnie nie wyklucza przywiązania do tej tradycji, która odrzuca przebóstwienie czegokolwiek danego, przebóstwienie czegokolwiek, co jest. Tak? To na przykład oznacza odrzucenie przebóstwienia czy idolatrii jakiegokolwiek narodu, tak? Również narodu żydowskiego, tak? jako pewnej danej, niezmiennej, biologicznej, trwałej, przez pokolenia przekazywanej ciągłości. To oznacza odrzucenie idolatrii jakiegokolwiek państwa, które wyznaczałoby taką ostateczny horyzont naszych ideałów. Tak? To jest poczucie również, odrzucenie idolatrii oznacza również poczucie, że świat nie jest taki, jak należy, że zawsze jest jeszcze coś do zrobienia, że krzywda jest, chętnie się ukrywa, czy chętnie jest ukrywana pod rozmaitymi strukturami, które udają gotowość, udają gładkość, udają spełnienie pewnych ideałów. Mówią, że jest koniec historii na przykład, tak? Że żyjemy w takim kraju, jak należy, że wreszcie udało się coś oczyścić, zbudować, domknąć i tak dalej. Tak? To jest, innymi słowy, to jest poczucie krytycznego niepokoju. Tak? I w tym miejscu tradycja żydowska się spotyka z tradycją filozoficzną, która, jak wiadomo, od Sokratesa z takiego właśnie poczucia wyrasta, tylko że tradycja filozoficzna często miewała taką skłonność do mówienia, aha, i my w ogóle to wiemy, jak powinno być, i pokazywania takiego schematu. Pierwszym z nich był schemat państwa Platona, tak? Jak to w związku z tym powinno wyglądać? Jeśli nie demokracja ateńska, to powinno wyglądać tak, a tak. Otóż ta tradycja żydowskiego antybałwochwalstwa, antyidolatrii, z której wywodziłbym tradycję mesjańską, tak? Poczucia, że jest ciągle coś do zrobienia i że utopia jest na horyzoncie albo tuż za rogiem, na końcu naszego nosa, ale nigdy jej nie dotykamy. Ta tradycja nie mówi, że wie, jak powinno być.
bardzo często mówi, że wie tylko jak nie powinno być, albo że ma jakieś przeczucia, albo że ma jakieś poczucia, albo jakieś sugestie, że umie nazywać krzywdę. Tak? W związku z czym i do tego bym dołożył jeszcze, skoro już padło to słowo mesjanizm, to słowo ma, zwłaszcza w Polsce, ma bardzo różne sensy, znaczenia, od których warto by odskoczyć. Tak? Mesjanizm, tak jak używam tego pojęcia, nie oznacza w żadnym razie jakiejś kolektywnej chrystologii, w której kolektywnej czy indywidualnej chrystologii, w której ktoś swoimi cierpieniami doprowadza do jakiegoś stanu pożądanego, nie oznacza również wiary w to, że ktoś uważa siebie albo jakąś grupę za zbawczą, w takim sensie, że już ta grupa czy ten człowiek jest już tym, co należy, i ten ktoś poprowadzi resztę do stanu pożądanego. Mesjanizm oznacza tutaj tylko i wyłącznie ten niepokój, tak? Poczucie krytycznego niepokoju i nieufności wobec wszystkich totalności, które chcą nam się narzucić. I w tym sensie mesjanizm jest poczuciem świeckim, postświeckim, postreligijnym, co się chce, że nie jest, że jak powiedziałem, nie jest tak, jak być powinno, i że zasadniczo to, do czego próbujemy zmierzać. Użyłeś słowa sprawiedliwość, to jest ważne pojęcie dla tradycji żydowskiej, jak wiadomo, od proroków począwszy. Pojęcie, które chyba ostatecznie to, powiedziałbym, domyka i do którego sprawiedliwość próbuje zmierzać, to jest pojęcie pokoju. I to jest pojęcie pokoju rozumianego znowuż nie jako wygaszenie, tempe wygaszenie konfliktów, niwelacja, zamrożenie indywidualności, tylko wręcz przeciwnie. To jest to, co przed przerwą określałem mianem, za Adornem określałem mianem współistnienia tego, co różnorodne. Tak? Tak bym rozumiał pokój, tak rozumiał na przykład pokój Jacques Derrida, który mi się tutaj wydaje godnym kontynuatorem tej tradycji. A jeśli mowa o, jeśli, no to co mówię, być może jakoś już rozbraja częściowo tą wizję, no, jakiegoś takiego substancjalnego narodu, czy jakiejś takiej elity, która wiedzie i która już wie, jak powinno być, i która się ma za wybraną, tak? To jest przede wszystkim figura inkluzywna, tak? Oczywiście dla ludzi takich jak Franz Rosenzweig, czy nawet Gershom Scholem, którzy między nimi są duże różnice, sprawa pochodzenia, krwi, żydowskości rozumianej etnicznie była bardzo istotna. Im patrzymy później w tej tradycji, tym jest mniej istotna. I ona jest, powiedziałbym, istotna przygodnie, w takim sensie, że tak się składa, i to oczywiście nie jest przypadek, tak? To są konstelacje. Pytałeś, dlaczego tylu intelektualistów, oczywiście znasz odpowiedź, albo znasz ją lepiej niż ja, albo w każdym razie w takim samym stopniu jak ja. Mamy, dlaczego tylu było żydowskich intelektualistów wtedy działających w pierwszych dekadach XX wieku? No właśnie dlatego, że to są ludzie, którzy podobnie jak wielu myślących ludzi w Europie, ale jeszcze bardziej, poszukiwali nowej tożsamości, nowego myślenia o tym, co to znaczy być jednostką. Jeśli już przestajemy wierzyć w prosty schemat, że wszyscy teraz się ujednolicimy i będziemy na jakimś takim oświeceniowym fast tracku zmierzali do powszechnej miłości, to musimy zacząć myśleć o tym, co to znaczy być jednostką, która
jest sobą, ale nie jest, jest odrębna, ale, ale nie, nie, nie jest częścią żadnego wielkiego narodu, jeszcze po części kawałkiem jakiegoś narodu, ale równocześnie jest, należy do rozmaitych wspólnot, tak? I jej tożsamość jest jakoś zawsze mieszana, jakoś zawsze kombinowana. W tym sensie Żydzi weimarscy, nazwijmy to w ten sposób, a potem Żydzi weimarscy, którzy zostali wygnani, tak? Jeśli mieli dość szczęścia, to byli wygnani, tak? Można powiedzieć, są jakoś tam prekursorami pewnej powszechnej kondycji. Jest taki ważny tekst Hanny Arendt. Hanna Arendt nie jest bohaterką mojej bajki, ale napisała parę ważnych rzeczy, od których się zupełnie nie chce dystansować. Jest taki bardzo ważny jej esej My uchodźcy, w którym ona dokładnie to mówi, mówi o swojej kondycji wykorzenienia, o swojej kondycji uchodźstwa z Niemiec do Stanów Zjednoczonych i mówi o tym, że my jesteśmy forpocztą tego, co w ogóle będzie spotykało ludzi, tak? I w związku z tym to nie dlatego, że my jesteśmy do licha narodem wybranym, tylko dlatego, że jesteśmy narodem wybranym czy grupą, tak, akurat, tak, która została wybrana przez naznaczenie, tak, przez jakiś cios, który tymczasem będzie ciosem, którym będą obrywali inni. To oczywiście jest perspektywa też, którą trzeba kontrować, różnicować i modyfikować. Jest na przykład taka ważna książka Marka Rotberga, Pamięć wielokierunkowa, która mówi o takiej interferencji, właśnie nie konkurencji już, ale interferencji pomiędzy perspektywą zagładową i perspektywą postkolonialną. Tak? O tym, jak wchodzą w rezonans ze sobą pamięci tych jednak odmiennych traum, tak? Tu częściowo ze sobą wchodzących w korelacje, ale częściowo odmiennych. To jest wspaniała książka w przekładzie Katarzyny Bojarskiej, ukazała się w wydawnictwie Iblu. Duży fragment tej książki poświęcony jest kryzysowi tożsamościowemu kultury francuskiej w okresie wojny w Algierii. I takiemu nakładaniu się myślenia postkolonialnego i myślenia postzagładowego. Więc mówiąc krótko, tutaj nie mamy do czynienia w żadnym razie z wynoszeniem jakiejś jednej perspektywy ponad inne, raczej mamy do czynienia z pokazywaniem pewnej perspektywy, która tak naprawdę jest potencjalnie uniwersalna i uniwersalizująca się, i w tym sensie, czy ta perspektywa jest wroga wobec perspektyw innych narodów. Tak, o ile te perspektywy oznaczają nacjonalizm, domknięcie się, marzenie o dominacji, czy choćby marzenie o puryfikacji jakiejś przestrzeni narodowej i marzenie o jakiejś, oznaczają jakiś fantazmat czystej tożsamości. Tak? W tym sensie jest to świadomie wroga perspektywa i rozumiem tych, których ona, znaczy rozumiem, ale nie akceptuję, tak? Tych, których ona odrzuca, nie zgadzam się. Jest to rzeczywiście perspektywa, która mówi też, ci, którzy chcą nas, to może warto sobie powiedzieć, to jest perspektywa obrony pojedynczości, owszem, tak? Obrony różnorodności, ale to jest też perspektywa, która mówi, zastanówmy się, co my właściwie chcemy uwolnić. Czy my chcemy uwolnić kogoś, kto jest jednostkę, która jest tylko nosicielką jakiejś ogólnej, członkinią jakiegoś ogólnego zbioru, to znaczy Polkę, tak? Czy chcemy uwolnić człowieka, który kombinuje swoją tożsamość w sposób całkowicie niedowolny, ponieważ jest to wynik rozmaitych sił, ale całkowicie pojedynczy i odrębny.
tak? Nie jest przypadkiem ogólnej kategorii, tak? Tylko jest czymś rzeczywiście absolutnie pojedynczym. Tak? Więc w tym sensie to jest tradycja uwalniania pojedynczości, tradycja wolnościowa, ale tradycja, która nie mówi na przykład o identycznym, uniwersalnym człowieczeństwie, które jest dokładnie takie samo we wszystkich ludziach. Stara się tak długo o tym nie mówić, jak to tylko możliwe, tak? Bo wie, jakie są niebezpieczeństwa związane z tym, z tego rodzaju uniwersalistyczną urawniłowką. Tak? Więc tak jakoś. Jest jakieś dziwne napięcie między uniwersalizmem, który jest oczywiście niebezpieczny i wymaga kontroli, a no takim mesjanizmem praktycznym i politycznym, który przeradza się w sionizm. Ciekawe, że dla przeciwników Żydów zarówno zakusy takie totalizujące tu na terenie diaspory, w Europie czy w Ameryce, jak i takie zakusy na opanowanie terytorium Eretz, Ziemi Świętej, na powrót przez żywioł żydowski, wydawały się równie właśnie agresywne, czy niesprawiedliwe. Już nie wiadomo, co robić, bo czy w diasporze pozostać i siedzieć cicho, czy wyjechać i tam rozrabiać, narażając się na krytykę całego zachodniego świata. Obawiam się, że my, znaczy, że Żydzi jakby trochę prowadzili swoje spory pod dyktando różnych bardziej czy mniej sprawiedliwych zarzutów, które stawiały im elity, a może nie tylko elity różnych krajów europejskich. Więc trochę Żydzi też tańczyli, jak im goje zagrali, a nie tylko w drugą stronę. Ja chciałem, bardzo dziękuję za to bardzo ważne uwypuklenie wielkiej wrażliwości świata żydowskiego na religijnej wrażliwości, na idolatrię, na oddawanie czci boskiej nie Bogu duchowemu, innemu, radykalnie nieskończenie niż człowiek i radykalnie transcendentnemu, bo ta myśl wydaje mi się szalenie istotna dla konfliktu, jaki jest między judaizmem a chrześcijaństwem. No bo niestety, czy tego sobie życzymy, czy nie, no to jednak jeśli chodzi o konsekwencje w czczeniu Boga i tylko Boga jako istoty czysto duchowej, no Żydzi mają przewagę nad chrześcijanami. I przy takiej bardzo, można powiedzieć, jak nieżyczliwej interpretacji, no chrześcijaństwo no, waży się na oddawanie czci boskiej człowiekowi, a więc jest jednak idolatrią. I tu jest bardzo poważny konflikt. Tak, chociaż... Jeśli można, to jest tak oczywiście i to jest oczywiście tradycyjny spór w średniowiecznej filozofii żydowskiej, która rozwijała się przede wszystkim w świecie arabskim i trochę z przyczyn koniunkturalnych, trochę z racji wpływu intelektualnego, ale trochę z racji, powiedziałbym, judaizm się trzymał bliżej islamu i mówił, proszę bardzo, islam nie popełnia tego błędu, który popełnia chrześcijaństwo, koncentrując się na postaci bogo-człowieka, tak, która jest stricte idolatryczna. Tak. Natomiast powiedziałbym, z mojej perspektywy dzisiejszej, takiej bardziej pragmatycznej, znacznie mniejszym problemem jest kult Chrystusa, co zwłaszcza z polskiej perspektywy, co kult, co bałwochwalczy kult Kościoła katolickiego i jego
funkcjonariuszy. I to moim zdaniem jest taki praktyczny, powiedziałbym, praktyczne zastosowanie. To zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o sprawach tej ostatecznie przecież bardzo istotnej, takiej niebagatelnej różnicy, czy wierzymy we wcielenie, czy nie wierzymy, to zanim w ogóle tam się doczłapiemy, to trzeba jeszcze oczyścić pole i powiedzieć, gdzie chrześcijaństwo jest bałwochwalstwem, katolicyzm, w tym wypadku katolicyzm polski zwłaszcza, jest bałwochwalstwem nawet na mocy własnych kategorii, tak? Więc to jest zupełnie przeraźliwe i ja w ogóle nie mam wrażenia, żeby mam rzadko do czynienia z przejawami polskiego katolicyzmu, które by nie były zakażone bałwochwalczym aspektem bałwochwalczym. To dotyczy hierarchii kościelnej, to dotyczy przestrzeni, tak? To znaczy sama idea sakralności przestrzeni kościoła, nienaruszalności przestrzeni kościelnej, to jest też gest bałwochwalczy, tak? Oburzenie, które wywołały protesty strajku kobiet w kościołach, tak? Było dla mnie to było niezwykłe w ogóle wydarzenie 25 października, kiedy rozmaite te wraże bojówki strajku kobiet wtargnęły do kościołów. Dla mnie to jest kluczowa data w historii Polski, ponieważ to jest moment, w którym rozmaici dzielni Polacy przekroczyli ten bałwochwalczy moment, ten bałwochwalczą blokadę przestrzenno-cielesną, która ich blokowała. Moi przyjaciele, którzy mogą być dzielnymi lewakami, ale wyjmują ręce z kieszeni na widok księdza, bo mają to po prostu w habitusie, mają to w cielesnym wychowaniu, tutaj przekroczyli granicę, tak? Ja uważam, że to jest naprawdę wielkie wydarzenie, tak? To jest coś. Więc to tyle po prostu, jeśli chodzi o, tak, o, że po, o, oczywiście potem zaczynamy rozmawiać, a dobra, jak my rozumiemy wcielenie, co wy rozumiecie przez tego Chrystusa, tak? I tak dalej, tak? No, to nie jest tak, że nie widziałem ze dwóch polskich katolików, którzy po mojemu robią mniej więcej tę robotę, o której ja mówiłem przy okazji mówienia o tradycji żydowskiej i specjalnie oni mówią, że są chrześcijanami, okej, niech sobie mówią, ale to jest moim zdaniem ta linia mniej więcej i oni chyba nie są bałwochwalcami. Ja bardzo dziękuję za uwypuklenie twój program. Ja bardzo dziękuję za uwypuklenie tej daty 25 października, ja również postrzegam to w ten sposób, byłem czynnym i aktywnym uczestnikiem wydarzeń tego dnia na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Miałem poczucie spełnienia, właśnie przekroczenia granicy, otwarcia nowego rozdziału, przełamania tabu. Także myślę, że to jest szalenie słuszne umieszczenie tego jakby w kontekście tego kwestii bałwochwalstwa, która jakoś niesłychanie zaciążyła na dziejach Kościoła katolickiego, też wydaje mi się bardzo trafne. Ale jako, że my mamy przed sobą jeszcze tylko jeden odcinek tej fascynującej dzięki tobie rozmowy, chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, bo tyle się zmieści przed piosenką, dając ci czas na odpoczynek i zebranie myśli. Na początku była troszeczkę mowa o psychoanalizie, ale nie mogliśmy pociągnąć tego tematu. Ja chciałem powrócić do Freuda i psychoanalizy, którym się na niesłychanie wysokim poziomie zajmujesz. Muszę powiedzieć, że bardzo trudno mi było jakby zrozumieć, prześledzić tok twojego rozumowania w twoich esejach, bo to rzeczywiście jest bardzo wyrafinowane. Można nawet powiedzieć, że taka myśl teologiczna czy quasi teologiczna jest jeszcze trudniejsza niż spekulacja filozoficzna. Takie są moje doświadczenia. Czasem trudniej czytać Lipszyca niż Hegla, bym powiedział.
i podobnie tych twoich wielkich poprzedników. Moje pytanie jest związane ze stosunkiem tej publiczności nieżydowskiej, a więc dużej części antysemickiej jednak, do psychoanalizy. Jest taki zarzut wobec Żydów, że oni ten, jakby dechrystianizując świat, go demoralizują. No i jakby świetnym przykładem jest Freud, bo on jakoś nas tak ucieleśnia, redukuje do naszej nieświadomości bardzo takiej narowistej, soczystej, namiętnej, w pewien sposób dewaluując świat kultury. I ten gest, jakby ten redukcjonistyczny gest, no, wydaje się tej antyfreudowskiej publiczności, antyżydowskiej publiczności, zwłaszcza przed wojną tak było, jakimś takim planowym demoralizowaniem, dezawuowaniem kultury mieszczańskiej jako kultury chrześcijańskiej, zarówno po stronie protestanckiej, jak i katolickiej. I chciałem zapytać o to, czy jest w tym powrocie do id, do nieświadomego, w tej linii emancypacji przez pogodzenie z własnymi instynktami, z własną cielesnością, własnymi namiętnościami, czy jest coś żydowskiego? To znaczy, czy to jest zupełny przypadek, że Freud był no, po prostu Żydem? Czy też to jest coś konsekwentnego, że to jest też jakiś, psychoanaliza jest jakąś taką odpowiedzią, pójściem krok wstecz w tej niedobrej, nieprzyjaznej Żydom nowoczesności, jakimś takim zejściem do podstawy po to, żeby zbudować lepsze, bardziej pogodzone z realiami psychicznymi, życia psychicznego i emocjonalnego człowieka, rzeczywistości, takiej bardziej koherentnej, takiej kultury, która nie jest tak bardzo już źródłem cierpień, jak ta kultura burżuazyjna. To jest to moje ostatnie pytanie po drugiej piosence, którą teraz zagramy, bo słuchacze, my też musimy dać sobie chwilę oddechu. Panie Krzysztofie, proszę nam ładnie zagrać. Well then, c'est pour Patrick Human again and again and again. Original MC tout terrain, un 4x4 sur la version pour partager du bon son avec émotion. Voilà ma mission. Et ce n'est pas d'une récréation. Nanana, 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 nanana. Écoute ça. J'en ai franchi des frontières, mon ami, traversé des galères. Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire. J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, jamais bloqué par une barrière. J'ai joué dans les petits clubs et pour les milliers de supporters. Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires. Des petites scènes sans sono et même dans les ciné. Plus d'une fois j'ai halluciné, qu'est-ce qu'on fait pas pour la promo. Chauffer le public dans un sauna, s'étaler dans le mur comme Sénat. Asséner des punchettes pour laisser les massifs sonner. Victime d'insomnie pour au moins 2-3 soirées. Si t'insinues que t'es raillé, c'est à toi de te faire soigner. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Well then, wow 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 why. Alors écoute ça, je ne suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dans mon souterrain, tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Dans mon souterrain, tourné vers le lendemain. Un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout. Et c'est déjà un bel atout. Sur la terre, le bitume ou même dans l'amour. Aborde tous les sujets sans aucun tabou. Toujours à gauche, à droite, à chercher le groove adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes. Que ce soit du funk dans un squat ou du reggae à coups droite. Le 4x4 est pris, emprunte même les routes étroites. Quand on me demande où j'habite, je réponds sur la scène ou en studio. Parfois même tu peux m'entendre à la radio. Je vais te donner un tuyau. Et si tu n'es pas idiot, pour me retrouver, suis simplement le fil du micro. Ouais, then, go, 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 why. Ouais, then, go, 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 why. Ouais, then, go, 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 why. Ouais, then, je suis qu'un musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Et ça prend tout terrain, tourné vers le lendemain. Musicien tout terrain qui suit son chemin, boy. De la rive du Haut-Rhin à celle de Kingston. Musicien tout terrain qui suit son chemin. Tourner vers le lendemain. Yes, I am original, tribu, man, son drag, I'm a fit MC.
Trois gamins vite veut dire débrouillard. C'est la technique vocale qui se pose sur tout. C'est n'importe quel style. 4-4 égale tout terrain. Tout terrain égale trois gamins vite MC. Coś śpiewało nam, drodzy Państwo, po francusku. Na pewno nie byli to Żydzi, nie był to Serge Gainsbourg, ale były tam brzydkie słowa, więc wszystko się zgadza, wszystko jak należy w lewicowym radiu. Witam Państwa w ostatnim fragmencie dzisiejszego spotkania w Radiu Reset Obywatelski w programie Mondrale, którego gościem jest pan profesor Adam Lipszyc. Rozmawiamy sobie bardzo insajdersko o sprawach żydowskich. Muszę powiedzieć bohaterowi programu, że tutaj podglądam nasz czat i nie ma żadnego antysemickiego wpisu. Naprawdę dobry świat. Sami przyjaciele. Naszych słuchaczy bardzo dziękuję. Bardzo za to dziękuję. To jest naprawdę znamienne, bo to się prawie nie zdarza, że się nie ciągnie ogon hejtu antysemickiego tam, gdzie mówią jacyś Żydzi. Proszę Państwa, proszę pozwolić, że przypomnę, iż jesteśmy w Radiu Obywatelskim, społecznym, które jest finansowane wyłącznie przez słuchaczy, działa bardzo minimalistycznie, właściwie po jakimiś minimalnymi działaniami. Zbieramy na sprzęt, potrzebujemy jednak jakichś pieniędzy, bardzo prosimy, żeby na zrzutce parę złotych nam wpłacić. A tymczasem wracamy do rozmowy. Pytanie było o Freuda, o jego taką rebelię, ten skandal powrotu do ciała, zaglądania pod czerep gdzieś tam w nieświadomość. Czy to jest gest żydowski, czy jest to coś przewrotnego, czy zarzuty, że freudyzm, psychoanaliza demoralizują społeczeństwo burżuazyjne po to, żeby poddać się tym bardziej żydowskim manipulacjom, mają w sobie chociaż ziarno prawdy? No, to jest oczywiście strasznie skomplikowana sprawa i na ten temat już napisano mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Mówiąc bardzo krótko, no historycznie, krótko jeśli się da, no historycznie rzecz biorąc, fakty są niezaprzeczalne, że Sigmund Freud był Żydem, jego najbliżsi współpracownicy, najważniejsi uczniowie byli Żydami, za wyjątkiem Karla Gustawa Junga, z którym się szybko, jak wiadomo, pożarł, i za wyjątkiem Ernsta Jonesa, którego przytrzymywał jak tylko się dało, właśnie żeby mieć Szabezgoja, żeby mieć kogoś, kogo mógłby pokazać, kiedy mu powiedzą, bo te zarzuty pojawiły się bardzo szybko, że to jest tak naprawdę żydowski biznes i próba i koń trojański i Konrad Wallenrod, czy co tam my tam chcemy, próba rozsadzenia, straszne przechrzty od Krasińskiego, które próbują rozwalić od środka kulturę europejską. Tak, oczywiście ten zarzut się pojawił bardzo, bardzo szybko. Nieufność, znana nieufność, jaką kultura polska wobec żywiła i do pewnego stopnia żywi do dziś wobec psychoanalizy, też jest jakoś tam skorelowana czy spleciona z antysemityzmem, który niestety trzymał się w naszym kraju całkiem nieźle i też nie zdechł jeszcze całkiem, więc to jest fakt. Z drugiej strony faktem jest też to, że jak już wspominałem, Freud był bardzo dziarskim ateuszem i chętnie rozmontowywał bez żadnych ceregieli rozmontowywał religijne sposoby myślenia religijnego na czele z myśleniem żydowskim, sprowadzając, czy w każdym razie odnajdując jego korzenie w rozmaitych strukturach nieświadomego, poczynając od takiego słynnego tekstu, w którym przedstawiał praktyki religijne jako zbiorową nerwicę natręt, porównując, znajdując korelacje pomiędzy prywatnymi
praktykami neurotyka obsessive compulsive, to co się mówi, tak jak to się dzisiaj mówi w języku angielskim, a praktykami religijnymi, aż po jego ostatnią książkę, czyli książkę o Mojżeszu, w której dowodził, że Mojżesz w istocie był Egipcjaninem, który został zamordowany przez hałastrę, hebrajską hałastrę, która następnie w poczuciu winy zaczęła mu być wierna z racji tego poczucia winy, tak? I trzymać się jego, to w wielkim uproszczeniu, ale zasadniczo schemat jest właśnie taki, to jest tak zwany schemat spóźnionego posłuszeństwa, tak? Dziecko kopie tatę w tyłek, a potem tak mu głupio, że aż się słucha taty. Więc no to nie jest, powiedziałbym, bardzo jakiś taki pobożny syn narodu żydowskiego, ale więc podejmowane były rozmaite próby częściowo uwieńczone powodzeniem, które pokazują, jak wiele rozmaitych aspektów myślenia freudowskiego się jakoś można odnaleźć w nich związki z tradycją żydowską. No po pierwsze dowiedziono na rozmaite sposoby, że jakkolwiek Freud nie był pobożnym Żydem, to i nie ukrywał swojego żydostwa nigdy, to ukrywał jednak dość konsekwentnie swoją wiedzę o tradycji żydowskiej, która była znacznie większa, jak dziś myślimy, niż on starał się to pokazać światu. No jednak on balansował dosyć ostrożnie, próbował się przedstawić właśnie jako taki oświeceniowy, Żyd oświeceniowy, który z tym, no tutaj tego, to on tam się nie rozumie, więc czasami na przykład się powoływał na anonimowych uczonych w piśmie. Wiele wskazuje na to, że sam nie musiał konsultować się z żadnymi uczonymi w piśmie, tylko świetnie wiedział, o co chodzi w tej czy tamtej sprawie. Uderzające jest też, jak wiadomo, jak wiele dowcipów, które przytacza w swojej książce o dowcipach, to są dowcipy żydowskie. Swoją drogą ja uważam, że jedną ze słabości tej książki jest to, że nie przytacza tam najbardziej wywrotowych żydowskich dowcipów i sam o tym dobrze wie, że prawdziwe żydowskie dowcipy to by mu wywróciły jego dosyć marną teorię dowcipu do góry nogami. On je wszystkie świetnie zna, ale trzyma je gdzieś tam pod korcem. Mówiąc bardzo, bardzo schematycznie, no bardzo często się wskazuje, jak wiele z tej uważności, jaką Freud poświęca czytaniu symptomów, czytaniu tekstu snu, marzenia sennego, czytaniu znaków naszego, które wysyła nasze ciało. Jak wiele tutaj jest z tej tekstualistycznej tradycji żydowskiej, która cała koncentruje się na odszukiwaniu ukrytych znaczeń tekstu. Tak? Więc z powodzeniem próbowano pokazywać, jak Freud przenosi na ludzkie ciało czy tekst snu rozmaite techniki, a przynajmniej taką postawę. Tak? Postawę żydowskiego interpretatora, tak? który komentuje tekst, tak? W tym sensie świętym tekstem byłby tekst naszego życia, tak? Byłyby teksty, symptomy. Tak? To jest fascynująca ścieżka i zupełnie bym jej nie deprecjonował, bo jest sporo racji w tych, którzy wskazują na te korelacje, ale Ja bym słówko powiedział o czymś troszeczkę innym, mianowicie Freud, to nie jest do końca tak, a nawet z pewnej perspektywy w ogóle nie jest tak, że Freud jest myślicielem redukcyjnym, że redukuje sferę kultury, sferę znaczeń, sferę wysoką do sfery niskiej. I w tym sensie, że Freud jest takim biologistycznym redukcjonistą.
Jak Freud jest biologistycznym redukcjonistą, to szczerze mówiąc nie warto czytać Freuda, tylko wystarczy czytać biologistycznych redukcjonistów, to znaczy, którzy dzisiaj pokazują nam, jak to tam wszystko z mózgu, czy tam z ciała, a Freud byłby tutaj takim jakimś nieudolnym prekursorem tego sposobu myślenia. To, gdzie Freud jest ciekawy, to tam właśnie, gdzie pokazuje nas jako istoty, które są ziemskie, ale zdenaturalizowane. I to jest coś, co mnie na przykład we Freudzie niesamowicie pociąga. Jesteśmy istotami cielesnymi, biologicznymi, oczywiście, tak? Ale to, co Freud nazywa popędem, czyli to, co jest zasadniczą siłą, która nami kieruje, czy jesteśmy plątaniną, zawsze wewnętrznie sprzeczną plątaniną popędu. Wszystko, co robimy, jest w jakimś sensie popędowe. Jak teraz rozmawiamy, to jest też popędowe, tak? Tylko proszę się tylko nie ekscytować za bardzo. Jak jesteśmy dla siebie mili, to jest popędowe. Jak jesteśmy dla siebie niemili, to też jest. Natomiast no więc istotne jest to, że ten popęd, który jest zawsze mnogi, tak, który jest zawsze spluralizowany, wewnętrznie poróżniony, to nie jest to samo, co instynkt. To nie jest to samo, co biologiczny kawałek biologicznego hardware'u. Tak? My jesteśmy poprzez interakcje, w które wchodzimy momentalnie, zaraz w momencie narodzin. Wchodzimy z tak zwanymi znaczącymi innymi, to nie jest język Freuda, tak? Z innymi ludźmi, z naszymi rodzicami, z naszym rodzeństwem, ze zwierzętami w naszym domu również, tak? Nasze instynkty ulegają denaturalizacji, to znaczy ulegają ugięciu, zmianie, rekonfiguracji. Zaczynamy pragnąć rzeczy, których nie ma na tym świecie. Zaczynamy orientować nasze życie wokół fantazji, wokół obiektów, które mają charakter całkowicie idealny, całkowicie niematerialny, a które są takimi biegunami magnetycznymi naszego życia. We are such stuff as dreams are made on, tak? Jak mówisz Prospero, tak? Jesteśmy zrobieni ze snów. I Freud, który był uważnym czytelnikiem Szekspira, całkowicie się pod tym podpisuje, tak? Te sny są, tak powiem, wzrastają z naszego ciała, tak? Ale my się nie kończymy na, znaczy nie kończymy na biologii. Wszystko, co jest znaczeniowego w naszym życiu, jest zakorzenione w naszym ciele, ale nie da się do biologicznych prawideł sprowadzić. I w tym sensie, czy to jest żydowskie, czy to nie jest żydowskie, na tym etapie bym w ogóle w to nie wchodził. To jest świetne, mi się wydaje, i po prostu uwalnia nas, ale zaraz do żydowskiego dojdę, tylko uwalnia nas od takich, powiedziałbym, topornych dychotomii, którymi ciągle jeszcze w kulturze europejskiej myślimy, to znaczy właśnie albo się sprowadzamy tylko do materii, a jeśli nie, no to może mamy jakąś tam panię nieśmiertelną duszę, albo jakiś taki rozum kartezjański, który jest nietknięty cielesnością, no bójda na resorach, tak? Freud to potrafi przekroczyć w sposób niezwykle przekonujący, jak mi się zdaje. I w tym sensie jest w ogóle takim dobrym nauczycielem takiego, powiedziałbym, nienaturalistycznego, nieredukcjonistycznego materializmu. Ale teraz, skoro miało być o żydowskościach, ja mówię zresztą, że od razu mówię, że jestem tutaj dosyć ostrożny, nie wyrywam się z tym judaizowaniem. Halo, halo? Ja słyszę. Okej, okay, przepraszam. Ja straciłem wizję na chwilę i byłem zdezorientowany. Nie wyrywałbym się z tym tak bardzo szybko, nie byłbym zbyt pośpieszny z tym judaizowaniem bądź dejudaizowaniem Freuda. Na przykład ta
Słychać mnie, bo znowu straciłem wizję. Słychać. I widać także. O kurczę, to chyba może być moje. Może być moje połączenie, nie wiem. Na przykład, jak próbuję pokazać w tej swojej książce, ta książka, ta rozprawa Freuda o Mojżeszu może być czytana tyleż jako demontaż judaizmu, co jako pokazanie jego właściwie takiej, no powiedziałbym, wieczystej siły, takiej tego, że te demony, które ci wedle tej fantazji Freuda Żydzi obudzili, zabijając Mojżesza, to są takie demony, których już się nie da przegnać, i w tym sensie ta tradycja mesjańska, o której mówiłem, jest żywsza niż biologiczny naród, tak? Ona jest trwalsza i będzie sobie trwała. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, która mi się wydaje bardzo istotna, bo łączy się z tą sprawą idolatrii, o której mówiliśmy wcześniej. Otóż Freud jest wielkim nieufnikiem, jeśli chodzi o wszelkie konstrukcje nazbyt spoiste, nazbyt domknięte, nazbyt wygładzone. Wszelkie konstrukcje, które polityczne, które mówią o, wreszcie tak, wszelkie konstrukcje indywidualne, które mówią jestem szczęśliwy, tak, jestem w niezmącony sposób szczęśliwy, wszelkie konstrukcje filozoficzne, które roszczą sobie pretensje do pełnego opisu świata. Freud mówi, tu się musi kryć jakieś zaprzeczenie, jakieś wyparcie, jakieś odszczepienie, coś musiało zostać wykluczone, żeby wygładzić obraz świata. Coś musiało zostać wypchnięte poza nawias. W wymiarze społecznym jacyś ludzie, w wymiarze psychicznym jakieś siły, których do siebie nie dopuszczamy, jakieś myśli, jakieś pragnienia, jakieś lęki. Musieliśmy wpaść w jakiś stan, to jest albo stan maniakalny, tak? W którym udajemy, żeśmy niczego nie stracili, udajemy, że jesteśmy, że centrum świata jest w nas, tak? I to jest zawsze niebezpieczne dla nas, dla innych, tak? Jesteśmy taką narcystyczną kulą, której się wydaje, że czy to zbiorową, narody mają, jak wiadomo, skłonności do takich, tak, narody bardzo często, naród służy bardzo często do tego, żeby pozwalać sobie na narcystyczne fantazje, na które sobie nie pozwalamy indywidualnie, tak, w domu to sobie nie pozwolimy i wobec drugiego człowieka się wstydzimy, ale jako naród, tak, o panie, tak, to się nadmiemy jako Polaki, czy jako Żydy, czy jako Amerykańce, to my wtedy zadmiemy jako tak wielkie surmy i powiemy tok, tok. I wtedy domknie się ta nasza kulwa narcystyczna, wspaniała, i będziemy mieli poczucie, że to ten skarb, to centrum egzystencjalne jest w nas. Tak? Tymczasem to jest coś, co Freuda bardzo zbliża do myślenia teologicznego żydowskiego myślenia. To znaczy, jeżeli dla żydowskiego myślenia teologicznego to, co najważniejsze, jest zawsze poza tym światem, jest zawsze poza nami, jesteśmy w tym sensie zawsze zdecentrowani, tak? To dla Freuda to jest całkowicie zrozumiałe, że w ten sposób właśnie mówimy o człowieku. Człowiek, jesteśmy, paradoksalnie to może brzmi, ale tak właśnie jest, jesteśmy odrębni, ale zdecentrowani. To, co najważniejsze, nasze obiekty naszych największych pragnień, to co jest skarb naszego życia, tak, który by nas dopełnił jako takie właśnie narcystyczne kule, jest poza nami. Tak? I w tym sensie wszystkie próby zrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia, domknięcia tych struktur, tak żebyśmy myśleli, że my jako jednostki, albo my jako narody, tak, my jako formacje cywilizacyjne, Europejczycy na przykład, tak, jesteśmy w jakiś sposób
już spełnieni, domknięci, doskonali albo na drodze do doskonałości, są niebezpieczne i muszą zostać poddane krytycznemu demontażowi. I tutaj krytyczny demontaż, którego narzędzia oferuje psychoanaliza, psychoanaliza jest przede wszystkim dekonstrukcją, tak? Jest przede wszystkim psychoanalizą, tak? Nie jest składaniem do kupy, tylko jest szukaniem pęknięć, tak? Tam, gdzie ktoś chce je zatrzeć. Tak? Tu się naprawdę spotyka z tym antyidolatrycznym myśleniem żydowskim, jak mi się wydaje, w sposób bardzo płodny i interesujący. Bardzo dziękuję za ten fascynujący dyskurs. No, Żydzi znowu się okazują jakoś uprzywilejowani, bo mają swoje Jeruzalem, które pozwala im rozsadzać ramy swojego przyrodzonego ludzkiego przecież narcyzmu, a biedni Słowianie mają zaledwie swoje Moskwy i Warszawy, zamknięci są w swoich immanencjach i w swoich solipsyzmach, gdzie praktykują najlepsze swój indywidualny, zbiorowy narcyzm. No jeszcze raz się okazuje, że żydowski model emancypacji ma przewagę nad innymi. No ale dość tych żartów. Myślę, że Państwo i ja mogliśmy się dzisiaj wiele dowiedzieć o specyfice żydowskiego sposobu myślenia i o pewnym, no jednak szlachetnym bardzo rysie, takim demokratycznym, emancypacyjnym, antynarcystycznym i pacyfistycznym żydowskiej tradycji. To była niezwykle mądra lekcja dla nas wszystkich. Tradycją staje się, bo dopiero zaczynamy nasz program, to jest 7 odcinek, tradycją staje się to, że ostatnia chwila, jeśli za bardzo rozmówca nie rozgada na koniec, ostatnia chwila jest przeznaczona na takie małe przesłanie gościa do publiczności. Pamiętając, że nie jest to tylko publiczność hic et nunc, czy w najbliższych dniach, ale być może także za kilka lat, bo ten program będą, i pamiętamy o tym, oglądać również następne pokolenia widzów za kilka czy kilkanaście lat. I chciałem Cię prosić, zostało nam jeszcze tam powiedzmy sobie 2 minuty, chciałem Cię prosić o takie małe przesłanie na koniec do inteligencji współczesnej i może trochę przyszłej, polskiej. Powiedz coś ważnego, mądrego, zapadającego w serce jako puentę tego niezwykłego, intelektualnie, ale także moralnie bardzo pobudzającego spotkania. Więc ostatnie słowo należy do Ciebie. Ja bardzo, bardzo i Tobie dziękuję. To była naprawdę fascynująca lekcja. Dziękuję za czas poświęcony. Dziękuję Państwu za uwagę, za słuchanie Pana Profesora i też przy okazji trochę mnie. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień z większością z Państwa. A teraz ostatnie słowo dla profesora Adama Lipszyca. Mój Boże, bardzo to stresujące to wyzwanie. Zupełnie odbiera mi mowę, więc właściwie chyba mogę tylko powiedzieć, zwierzyć się może, że jakbyśmy rozmawiali przed 22 października zeszłego roku, to bym był pełen złych myśli na temat narodu polskiego, z którym jestem związany więzią niezrywalną, ale byłbym pełen kwasów i niechęci i raczej takiego poczucia, że nic już się w tym kraju nie da zrobić. Mam silne poczucie, które chyba dzielę z wieloma ludźmi, że wydarzenia przełomu października i listopada zeszłego roku, jakiekolwiek będą ich najbardziej bezpośrednie skutki,
polityczne pokazały, że to poczucie było mylne i że coś się zupełnie nowego dzieje, zadziało i chyba już naprawdę jest nieodwołalnie ruszyło w tym kraju i że wydaje mi się, że naszym grubo mówiąc obowiązkiem jest, mówiąc znowu bardzo podniośle, wierność wobec tego wydarzenia, to znaczy szukanie wszystkich sposobów, żeby to wielkie otwarcie, które się wtedy dokonało, otwarcie, które wydaje mi się tutaj skorelowane z tymi ideałami, o których starałem się tutaj mówić, ideałami wolności, ideałami pokoju rozumianego jako stan, który jest współistnieniem różnorodnych form życia, że powinniśmy robić wszystko, żeby ta robota była kontynuowana, bo nagle się okazało, że jest nadzieja i że właściwie jest coś więcej niż nadzieja, coś w rodzaju, ja przynajmniej nabrałem takiego poczucia pewności, że pewne formy są naprawdę już passé i pewne cudowne siły wzrastają i odmienią oblicze tej ziemi na trwałe. Dziękuję. Reset Obywatelski.